Dobrze, w takim razie, trzeba teraz chyba 5 minut poczekać, tak do 10:05. Dobra, zobaczmy, Battlesy. Jest, mamy pierwsze nagrody w tym roku. 20 koła już wpadło na konto ekstra. Elita 1, proszę państwa, Elita 1. Udało się to wytryhardować. 20 koła, piłkarz 85+. Paczka Steam of the Week, dwie paczki 10x75+, i mega paczka rzadkich kart. Wszystko z tego, co się orientuje, wymienne. Także siadajcie wygodnie w fotelach, zapinajcie pasy i nie wku... Proszę na mnie, jak coś trafię. Dobra, zaczynamy od tych paczek. 10x75+. No to są takie paki prawie za 50k, nie? I jest walkout! LP? Hiszpania? Nie, Bundesliga? Czy to jest Grimaldo? Grimaldo ma LP? Ta, to jest Grimaldo. To ja nie widziałem, że on ma LP-ka. No i fajnie, pierwszy walkout. No, Grimaldo raczej drogi nie jest jakiś. O kurne, jeszcze Robertson, Brandt, fajnie. No 7 koła, zawsze spoko. Jest jeszcze Pedro Neto, on może coś być warty. 2 koła, też git. Dobra, i kolejna taka sama paczka. Jakby był drugi walkout z rzędu, to byłoby ekstra. Jest, co jest, ty? Eśpek? Argentyna? Ty, ale zdurniałem teraz. To walkout? McAllister! 60 tempa, ta? Ta, 70 prawie. A taki McAllister coś kosztuje? Ty, 10 koła! Czemu on tyle kosztuje? Czemu on jest za maksika? Dobra, fajnie. A, dobra, wszystko na listę, nie? No to co? Mega paczka rzadkich kart. 8-3+. Kurde, trzeci walkout z rzędu to byłoby coś, nie? I czy będzie? Nie. LO Austrian to z Bayernu, nie? No i Gavi, i Ferran. O, i Guardiola. A on może coś być warty, nie? O, no, po 2 koła chodzi nawet. I cień myśliwy, motorniczy, kurna, jaki zestaw. To lecimy Team of the Week jako pierwszego. Messi, Yamal, no, Dembele, Hernandez. Zobaczmy, czy będzie jakaś typowa karta, czy jednak będzie Quixel. Uwaga, paka z Team of the Week. I nie ma walkoutu. No to chyba nie będzie nic dobrego. SPO, Portugalia. No, to Lipton. Ale zawsze 10 koła, nie z Quixela. I ostatnia paczka, 85+. No, tak naprawdę jesteśmy tyle od walkoutu w tej paczce. Obyśmy się nie zesrali metr przed kiblem, nie? Zobaczmy, ostatnia paka za Battlesy i... I nie zesraliśmy metr przed kiblem, nie mogę, nie ma walkoutu, nie? Jacie! No to żeśmy polecieli wysoko. Kurde, 112k, ale mi się nie chcą sprzedać. Kurde, za wysoko wystawiłem ich. A, Foden 110, ty idealnie mam. Dobra, to Fodena sobie posnajpimy. Dobra, i mamy... Trochę pod inwestycje, no w sumie nie, głównie pod inwestycje. Phil Foden, 110 tysięcy. Jeżeli otworzę mu widełki, może będzie to, znaczy mam nadzieję, że będzie właśnie troszeczkę droższy. Phil Foden. Mam nadzieję, że otworzę mu widły i poleci to the moon, nie? Na 150k chociaż. No dobra, no to sprawdźmy, sprawdźmy ten składzik. Tylko właśnie, trzeba w końcu obczaić, jak zmieniać taktykę in-game, nie? Na razie, o, z defensywnym pomocnikiem. No dobra, to w takim razie trzeba znowu poukładać rolę zawodnikom, nie? Jemu dajmy tego fałszywego obrońcę. Albo on na PS-ie, schodzący napastnik. No to trudno, na razie sobie pogramy bez roli plus-plusów Foudeno. No to on niech będzie takim cofniętym napastnikiem, nie? No, boczny obrońca niech będzie. Neuer wybiegający plus, no pewnie. Dobra, coś takiego gramy. Taka taktyka. Okej, gramy derby Szczecina. No to lecimy. Martinez, Konate, Araujo, Balde, Barella, okej, Lamin. Fajny składzik. Ja mam z 200k w składzie chyba. O kurna, Darwin jak się rozpędził. I zobaczmy, o Jezu, no nie pykło ci to wariacie. I Barcelony, nie? Oj. Kurde, przesunąłem się, ej, naprawdę nie ma co się przesuwać, bo ludzie tylko na to czekają obecnie, nie? Kurde, wczoraj grałem Declanem Rice'em, to on był topowy, ale jako taki eśpedek, nie? A nie jako eśpek, nawet box to box. No zobaczymy, jak dzisiaj będzie szło. Ogólnie wczoraj fajnie mi się grało formacją 3-4-3-3, drugi wariant. Ajdź. O! I Phil Foden! Co za błąd rywala! I mamy to! 1-1. Dobrze, do Fodena. Foden, super piłka do Rafini! I Rafinha, co za pogrom! Co za pogrom! Jaki comeback szybki! I teraz zobaczmy Tevez. Nie! Przecież widziałem! Widziałem, się przesunął! Kurde się... I są i zostają tu ze mną. Ładnie, Nunes, 2-2. Nie, ty, Michaelas już nie. No nie, się przesunął. Dobra, Tevez, ładnie to zgarnął. I Carlos Tevez, 3-2. O, ładnie. Dej, Neuer jest kotem, nie? Neuer jest niesamowitym kotem. Ja nie wiem, ile on kosztuje. Ale na razie miałem kilku bramkarzy. Miałem Oblaka na wypożyczeniu, co prawda. Miałem też Pickforda. To na razie z tej trójki zdecydowanie najlepszy jest Neuer, nie?
Na razie te jego animacje oddają. Te jego spersonalizowane animacje. Normalnie mi nigdy nie oddawały, ale na razie są sztos. I zobaczy Phil Foden. I ja pierdzielę, nie? I dobra, nadrobił, 4-2. I szczerze nie sądziłem, że wygramy ten mecz. To trudny meczik będzie. I zobaczmy, Manu Neuer. Neuer kopnął w rywala. Oj, dymy. I kurda, 4-3. Ej, a Foden jest, jaką on ma nogę lepszą? Bo ja zawsze mi się wydawało, że on lewą ma. Nie wiem ostatecznie jaką, ale chyba lewą, nie? No nie. No Jezu, jest. Nie, remis. Aj, kończymy to remisem, szkoda. No ale gościu, tak jak mówię, niezły jest, nie? Niezły, nieźle grał. Aż ja byłem w pewnym momencie zdziwiony, że 4-2 wygrywamy. No, także wydaje mi się, że całkiem zasłużony wynik, nie? W statystykach, no trochę przeważał, nie? No to ja miałem więcej oczekiwanych. Także mówię, turbo wyrównany meczyk, nie? Dobra, lecimy. Dwie złote wymiany, bo widzowie wykupili za punkty kanału na Twitchu. Zobaczmy, czy jakoś to odda. I pierwsza złota wymiana, nie ma oczywiście karty 8-6+, mamy za to. No nie jest to, no przecież wiedziałem, że to nie Messi, nie? Druga paczuszka, zobaczmy. Bez walkoutu, wiadomo, że karta 80+. I mi to ma, no takie o. Dobra, i lecimy, kolejna paczka, wymiana i kobitka jakaś. I walkout, napastnik. Ej, wiem kto to jest show. Nie wiem ile ona ma overalla, pewnie 8-6 jakieś. Tak jest, pani show, o jakie tempo zabójcze. To jest boksik top 5 i pamiętajcie widzowie na Twitchu. Przy pierwszej lidze weekendowej, przy pierwszych nagrodach za ligę weekendową, czyli będzie to 6 października, robimy losowanie dla subów. Ja nie widzę nic, zasłaniam sobie kamerką, widzę tylko czat. I uwaga, otwieramy boksika po reakcji czatu. Nie widzę. City, Atletico, no co ty kinetyka? Nie, na pewno nie Atletico. Atletico, Liverpool, LFC. Ci mamy Liverpool. Uuu, ej, to domową koszulkę. Liverpool 2-1-2-2. W lepę też dostaliśmy, jakby ktoś chciał sobie na czoło nakleić. No, ale kurna, fajnie, trzeba przymierzyć. Oczywiście oficjalna metka jest. Dobra, to przymierzamy, co? Dobrze to wygląda. Ale to siedzi. To pamiętajcie, z kodem Oscar 5% taniej, zapraszam do zakupów. Dobra, lecimy w takim razie, kolejny mecz w czwartej lidze. Vicario, Ake, Alabima, De Brainer, Jude, fajny. Lis pola karnego, Isak, nice. O, jaj, oddałem mu piłę, nie? I kurde, to przesuwanie się bramkarzem, nie? I wyprute. I nie, głupio to zrobiłem, za późno, nie? I nie ma, jacie. I Carlos Tevez nie ma, Vicario. O kurde, ten Carragher taki pojedynku tak, o. Oj, ładnie. Ale Neuer, jak się, nic nie zrobiłem. Dobrze, Pedri, ładnie z Bellinghamem powalczył. Ale nie, gościu, może w ataku, nie, w ataku też jest dobry, ale w obronie. Gościu gra jak totalny szef w obronie, nie? Dobra, i Carlos Tevez strzał z dupy, nie wyszedł. I Tevez! I gościu się przesunął i to był chyba błąd. I teraz Foden. Phil Foden! Nie no, poprzeczka załadowana, nie? Ale zaczęliśmy hulać teraz, Phil Foden nie ma. O, ale piła, pięknie, ale to rozegraliśmy i jazda, Rafiniuś. Ale zrobił to, ale ładnie, ale dobry dribbling. I Carlos Tevez, jest, nie wiem po co był ten power shot, w ogóle kamera nie odążyła i 2-2, dobra. I teraz. I Foden, po co ja to zrobiłem, gol, nie, jaki rollercoaster, kurna. Nie, ale to już wziął, dobra, czekajcie, bo to jeszcze nie koniec. Dobra, ostalaścik. Nie! No niestety nie wyszło mi to. Kurde, i drugi remis dzisiaj. Naprawdę trafiam na dobrych ludzi, nie? W takim razie otwieramy drugą paczkę za 60 momentów, czyli drugą paczkę za 50 wymienną. Za pierwszym razem chyba nie trafiliśmy walkoutu z tego. Może teraz to zmienimy. Dawajcie coś wartego. Chociaż, żebym z tej paki 10 koła zarobił. I uwaga, 60 momentów poleciało, jest kobitka bezwalkoutowa. Aja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 j. No niestety, nie? Chciałem 8-5 chociaż, bo mamy ciągle szansę na Mendiego. Chyba nawet na Tonaliego. A nie, Tonali ma 8-6, ale może coś fajnego w środku? Antoni, witam serdecznie.
i Ederson, Ake, Konate, De Jong i Tonali. Ej, fajny skład, mocny. I Pajorka na ataku. Dobry środek pola, bardzo. O kurna, jak mi porobił. Ej, dzisiaj trafiam na totalnych kozaków, nie? No złap to! War! Faul? Żółta jakaś? No minimum, bo chyba miałem... Nie, to musi być czerwo. Co? To ja faulowałem! Oj, ładnie. Ale kurde, no. I Rafinha, nie ma jeszcze bramkarz, stwierdził, że... Ja pierdziel, ale podałem piłę, nie? Słabiutko. Ale dobra, gościu też. Ja co ja odwaliłem, nie? Nie, no nie, nie mogę nic trafić. Musiala do środka. Dajmy też Robertsona i tyle na razie. No patrzcie ty, on ma 8-6 tempa, nie? Aha. No tak, może jeszcze, nie wiem, strzelmy sobie od razu gola, jak ma to tak wyglądać, panowie. Nawet nie, że gościu gra jakoś wybitnie w obronie, a to ja gram po prostu słabo w tym meczu, uważam. Dawaj. Aha, super obrońca, nie? Dobra. Wiedziałem, że się przesunie, wiedziałem. Dobra, 2-1 w końcu, brawo Tevez, jazda. No i to jest czerwo. Jezu, ile razy on już mnie sfaulował tym Ake, przecież ja tego nie zliczę, nie? Przecież to jest chyba jego 7 faul Ake. O kurna, Tevez, jaka dziureczka Ake i 2-2, pięknie. Wygrajmy to jeszcze, nie? Jonathan Tah. No, skopałem. Jokeres wszedł. No ty, no jak mi gościu mnie podpuścił. Myślałem, że tutaj naprawdę wygram. A on dwie piły na Gyökeresa już po mnie, nie? Ja cię, patrzcie, w 3 minuty mi zadawał 3 gole, nie? Ja jak poznać, że twój przeciwnik ma jeden chromosom więcej? No przegrywasz, to go wyzywasz? Nie, nieprawda. Szczerze, szanowałem rywala, dopóki nie zrobił greedy przy 5-2. Ale w związku z tym, że zrobił greedy na koniec, to jest zwykłą pał. I uwaga, skład rywala, o kurna ty, potężny, oj, ładny, dobry, mocny skład, no. Oj, ładnie, ale to, o kurna. I kolejny dobry. Dzisiaj trafia na samych dobrych rywali, nie? Tevez? Jest! 1-1, pięknie. I dobrze, Neuer. Neuer na razie mi dupę ratuje w tym meczu, tak szczerze. Oj! Dobra, no to faul był. Ej, co to czysto było? Niemożliwe, nie, no nie wierzę w to. Dawaj, Rafinha. I nie ma. Kurde, karny. Isaka. Aj, no nie. I Doku. Ol zasadził, pięknie, 2-2. Myślałem, że nad bramką, nie? Oj. Aj, Neuer, pięknie. A Neuer, dobry występ. Ty, Tevez, patrz, jaka to jest walka, nie? I no właśnie, to było głupie bardzo. Nie wiem, Dobra, gol. Aj, no ładna kontra. No bardzo, bardzo dobrą kontrę gościu zrobił. Aj, jeszcze zasadził, to 5-2 wygrywa, dobrze, ładnie. Nie, gościu bardzo dobrze mnie presuje, jak on szybko podchodzi do mnie, nie? No, ale dostałem na cymbał od gościa, nie? Zobacz, jaką formacją w ogóle gra. W sensie, początek, znaczy ta pierwsza połowa była wyrównana, z tego co pamiętam. Ale w drugiej, jak mnie ścisnął, to już w ogóle nie miałem czego zbierać. Zobaczę, patrzcie, on gra jakąś 4-1-2-1-2 w ogóle. Oj, ma Endrika po Evo. I ma Salaha, kurde, ma Salaha i ma tego, nie? Kurde, i ma Salaha i ma Rodrigo, ładnie. O kurna, ej, strasznie, dzisiaj się strasznie rozjeżdżam w tej obronie, nie? I Endrik. No i ładnie, brawo. I... O, nie ma. W pewnym momencie. O, i Rafinha. Ale to zrobił, pięknie. I to był ten fake shot. Tricksterem, nie? Ej, powiem wam tak. U Dodziego nie ma na rynku, a bardzo dużo osób go ma. Oj, ty, byłem przygotowany na fineskę, ale to strzelił, gościu. 2-1, brawo. Ej, nie, ten Rice naprawdę, powiem wam, że koło meczy przechodzi. Środek pola fatalnie działa dzisiaj. Co to była za główka? Udoji, co ty? No i patrzcie, odbieram piłkę. Gdzie jest piłka? U rywala. Ech, dzisiaj gram je chyba troszeczkę, tak wiecie. Aha, i znowu to samo. Widzieliście to? Znowu odbiór i znowu piła u rywala. No to ja nie dziwię się, że przegrywam te mecze, kurna. Aha, ale odbiór. Przecież to było przedłużenie piłki. O, no i nie, no coś, nie, może ja coś dzisiaj, może ja się nie wiem. O, mamy ten, playoffy chociaż zrobione. Dobra, to paczka na koniec, zobaczmy. Wymiana, złota wymiana. Dwie rzadkie karty, może akurat coś. Nie, nie ma walkoutu. O, 8-5 stones. A, ale mało tempa ma.